Walentyna z Sanatorium Miłości została królową turnusu. Wszyscy kuracjusze nie mieli wątpliwości, że to właśnie ona powinna otrzymać ten tytuł. Jak zareagowała królowa? Król i królowa turnusu w Sanatorium Miłości zostali wybrani. Tytuły te przypadły Cezaremu i Walentynie. Pozostali kuracjusze w większości nie mieli wątpliwości, że to właśnie ta dwójka zasługuje na wyróżnienie. Na początku odebraliśmy go bardzo negatywnie, ale przez cały ten pobyt nieświadomie pracował na to, żeby się okazał najwspanialszym mężczyzną z naszej grupy, wyjaśniła wybór króla Małgosia. To jest jedyna kobieta wśród tych kobiet, która ma serce dla wszystkich, wskazał natomiast Leszek, mówiąc o Walentynie. Zarówno Walentyna, jak i Cezary przyznali później, że werdykt bardzo ich ucieszył i mają nadzieję, że zmieni to coś w ich życiu. Najbardziej symboliczne było to jednak dla Walentyny. To się jej należy jak nikomu innemu. Może w końcu w siebie uwierzy, powiedziała Joanna. Sama królowa nie kryła wzruszenia i zdobyła się na przejmujące wyznanie. Jestem pijana ze szczęścia. Nie lubię alkoholu, ale jestem pijana ze szczęścia. Co ciekawe, byłam niedoceniana i niezauważana przez innych, a teraz ktoś zobaczył. Mój syn ożenił się i synowa go zabrała. Nie mam z nimi kontaktu, nawet z wnukami. Teraz zobaczę, że ja jestem kimś wartościowym i to nie ja mówię, że jestem kimś, tylko obcy ludzie dostrzegli we mnie wartościowe cechy i coś fajnego. Przez moment poczułam, że zasługuję na tę królową. Pakując królewską szarfę, Walentyna dodała jeszcze, postanawiam, że będę teraz królową swojego życia. Zrobię wszystko, żeby być królową dla siebie i dla najbliższych. Bez wątpienia wszyscy będą teraz trzymać kciuki za Walentynę. Walentyna Sanatorium Miłości ma 66 lat, pochodzi z Mikołowa. Jej mama z rodziną zostali zesłani na Syberię, gdzie Walentyna przyszła na świat i spędziła tam pierwsze 6 lat swojego życia. Swoje imię zawdzięcza miejscu jej narodzin. Kobieta, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Operatywna, zaradna, optymistycznie nastawiona do życia. We wszystko co robi, wkłada pełne serce. Jest wyrozumiała i tolerancyjna, umie wybaczyć nawet niegodziwe występki, bo uważa, że każdy czasem może popełnić jakiś błąd. Obecnie Walentyna prowadzi wypożyczalnię strojów karnawałowych. Jej pasją jest ich projektowanie i szycie. Przy okazji, na swojej działce uprawia ekologiczne warzywa, z których później robi nieopisane w smaku przetwory. Kiedy poświęca się tym dwóm dziedzinom, czuje, że jest naprawdę szczęśliwa. Małżeństwo Walentyny trwało 20 lat. Dłużej nie chce być już sama. Zależy jej na znalezieniu stałego, oddanego partnera.
tęskni za bliskością i ciepłem drugiego człowieka, zarówno w sferze mentalnej, jak i fizycznej. Szuka mężczyzny uczciwego, kogoś z kim będzie się uzupełniać.